Jaki piękny dziś dzień. W sam raz, żeby pograć w Pokémon Crystal na moim Nintendo 3DS XL. Idziemy sobie tutaj i nagle pojawia się Pokémon. Kto to taki? Kasztaniaki. A nie, to jednak tylko miał. Gdzieś tutaj pewnie czyha też reszta zespołu R. Musimy być ostrożni. Ale tak, kiedyś to były gry, teraz to nie ma. Jep. Kogo niesie, licho, o tej godzinie? Jest 23, nie spodziewam się żadnych gości. Kto tam może być? Zobaczmy. Kto kryje się po drugiej stronie? To bardzo dziwne. Nikogo nie widzę. Prawo, lewo. A co to takiego? O kurcze. Chyba nadeszła pora na nowy opening. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Demavericks i jak już widzieliście zapewne w intrze, dostaliśmy tutaj małą niespodziankę od naszego przyjaciela Karola z Booster Point, czyli najlepszego, moim zdaniem, najlepszego sklepu z produktami Pokémon i nie tylko w Polsce. Jeżeli chcecie kupić nowe produkty bądź trochę starsze produkty w bardzo dobrych cenach, to zapraszam Was do sklepu Booster Point, link w opisie. Karola, czyli tutaj właściciela, założyciela, znam osobiście, jest to super spoko ziomek i naprawdę mogę Wam z całego serca polecić ten sklep. Dzisiaj dostaliśmy od niego w prezencie te oto trzy puszki z produktami Pokémon, to są tak zwane stacking tiny. No i tak, w każdej puszce, z tego co widzę, są trzy boosterki oraz dwa arkusze naklejek. Wiadomo, są tutaj różne typy Pokémonów, to jest psychiczny i chyba psychiczny, fairy, ghost, coś takiego. Ten tutaj to stal, dobra. I nie chodzi tutaj o Snorlaxa stala, tylko typ stalowy. A tutaj są typy smocze, tak. A więc są to różne puszki z różnymi typami Pokémonów. Jakie boostery są w środku, nie mam bladego pojęcia, ale dowiemy się już za chwilkę. I cóż mogę powiedzieć, zapraszam Was do oglądania, widzimy się za chwilkę po intrze. Zaczniemy od otwarcia pierwszego tina, może z moim ulubionym Pokémonem, czyli Scizorem. Tak, teraz wiecie o mnie troszkę więcej. Te tiny otworzymy, odłożymy na bok. Zajmiemy się otwarciem właśnie tego. Zobaczmy, co kryje się w środku, jakie boosterki. Te tiny otwiera się znacznie szybciej niż jakieś inne produkty, więc tutaj nie będę nawet tego przyspieszał. Pyk, otwieramy to. W środku mamy dwa arkusze naklejek, w tym naklejki ze Scizorem, super sprawa. I trzy boostery kart. Jest to Silver Tempest, Obsidian Flames i Lost Origin. Okej, powiem szczerze, że nie spodziewałem się takiej selekcji boosterów, bo są to trochę starsze sety i z naprawdę fajnymi kartami, które mogę z nich wydropić. A sama tutaj ten tin cały może być jako pudełko na bulk, na biżuterię, bądź cokolwiek innego, co sobie tam wymarzycie. Dobra. Mam tutaj właśnie sliwy na jakieś lepsze dropy. Zacznijmy może od Obsidian Flames, bo jest to tutaj taki najmniej ekscytujący set z tej trójki, powiedziałbym. Dlatego też otwieramy. Uwaga. Obsidian Flames. Kodzik dla Was, proszę bardzo. Jedna karta naprzód. I popatrzmy. Energia, Magnemite, Eevee, Toadskull, Houndor, Krabominable, Kingambit, Oinkoloin, Reverse Litwick, Reverse Toxel i Gita Holo. Czyli nic specjalnego. Powiem szczerze, tego się spodziewałem. Obsidian Flames to w sumie jedyna karta, która może tutaj oddać. To Charizard w Special Illustration Rare. Teraz z kolei przechodzimy do Lost Origin. Tutaj no, może być już znacznie inaczej. Jeżeli trafiłabyś nam jakaś Giratina czy coś takiego, oj, to byłyby dopiero czasy. Ale dobra. Małymi kroczkami. Na początku kodzik dla Was. Proszę bardzo. Wkładamy na bok. Tutaj są chyba cztery karty naprzód. Widzę też, że mamy Vistar Marker. Super, sprawa. Vistar Marker, Lost City, Dottler, Sidra, Clefairy, Roselia, Porygon, Blippack, Inkay, Reverse Toolbox, Porygon Z Rare. No i nawet to jest non-holo, tutaj jeszcze nie było gwarantowanych
gwarantowanych holorerów. Więc tak, mamy tutaj Reverse Toolbox, który nie jest jakąś tutaj przydatną kartą. I na ostatni ogień z tego pierwszego klina leci Silver Tempest. Tak, to jest tutaj bardzo fajny set, którego nie miałem okazji otwierać jakoś bardzo dużo, niestety. Ale zobaczymy, może dzisiaj uda nam się to nadrobić. Kod dla Was, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Przekładamy naprzód. I zobaczmy, co kryje się w środku. Energia, Brandon, Altaria, Lechinder, Sandile, Murkrow, Litten, Dewpider, Spinda, Reverse Smergle i Incineroar Rare, również non-holo. No to także ten pierwszy team, pomimo tego, że był z moim ulubionym Pokémonem Scizorem, niestety nie miał w sobie żadnego super dropu. Na drugi ogień myślę, że pójdzie ten team z Gengarem i innymi Pokémonami psychicznymi. Dobra, otwórzmy go więc i zobaczmy, co kryje się w środku. Oczywiście dwa arkusze naklejek, to jest Screamtail, Gengar, Galarian Ponyta i Espeon. Dobra. I w środku oczywiście trzy boosterki, tak? Też takie same jak poprzednie. I kolejne pudełko na bulk. Zobaczmy, czy polecą nam jakieś fajne arty albo jakieś grywalne karty. Powiem szczerze, nie pogardziłbym tutaj Charizardem, jeżeli by nam wyleciał kolejny. Pamiętacie może mój opening z booster boxa Obsidian Flames, gdzie wydropiły nam trzy Charizardy. Tak, mieliśmy takie szczęście. Proszę bardzo, kod dla Was. Mieliśmy takie szczęście przy otwieraniu Obsidian Flames właśnie. Zobaczymy, czy teraz będzie podobnie. Houndour, Combi, Diglett, Rowlet, Krabominable, Mawile, Arwen, Reverse Trevenant, Reverse Zigzagoon i Gita. No nie, znowu Gita. Powiem szczerze, mam tutaj taką anegdotkę do opowiedzenia z postacią Gity. No bo w tamtym roku, w listopadzie, wybrałem się na Regionalsy w Gdańsku. To był mój taki pierwszy wielki turniej Pokémon, nie licząc oczywiście OTP w zeszłym roku. Swoją drogą teraz powoli tutaj kończy się głosowanie pierwszego etapu na OTP tegoroczne, ale dobra, nie odbiegajmy od tematu. I uczestnicy tych Regionalsów w Gdańsku mieli otrzymać, no jak kupujesz tam wyjściówkę na Regionalsy, to dostajesz zawsze promka. Tak, o, czarny kot, super. Kodzik dla Was. Dostajesz zawsze promkę dla uczestnika. Jest to po prostu jakiś trener ze stampem, tak? Regionals tutaj, coś tam, coś tam. No i jak się okazało, u nas w Gdańsku nie dostaliśmy tej promki, bo nie dotarły z jakiegoś powodu. No i dobra, powiedzieli nam, że do końca miesiąca się do nas odezwą, coś tam, minął listopad, minął grudzień i ostatniego dnia roku napisali, no nadal nic nie mamy, damy znać do połowy stycznia, nie pamiętam, coś takiego. W połowie stycznia w końcu napisali, że dobra, mamy promki, możecie odebrać sobie je w Stuttgarcie albo w Dortmundzie, nie pamiętam, albo możemy je Wam wysłać pocztą. No i tak właśnie zaznaczyłem, że chciałbym tutaj pocztą i dostałem właśnie dosłownie wczoraj? Wczoraj dostałem moją gitę z Regionalsów, także całkiem spoko. A teraz przejdźmy do openingu, bo tutaj mamy Lost Origin. Lickitung, Slugma, okej. Okay. Radiant Hisuian Snizzler, Galarian Berserker V. Okej, całkiem dobre dropy. Musiałem tutaj coś przekapić, raczej pewnie przełożyłem dwa razy, bo się zagadałem tutaj z tą gitą, czyli znowu gita jest tutaj powodem do wszelkich niepowodzeń i tak dalej, ale jest tutaj podwójny drop z jednego boosterka. Radiant Hisuian Snizzler, bardzo ładna karta, proszę bardzo. Oraz Galarian Berserker V, no to nie jest jakaś droga karta, ale jest to jednak drop, czyli coś z tych puszek leci czasem, tak? Fajnie, udało nam się, nasze pierwsze dropy dzisiaj. Galarian Berserker oraz Radiant Hisuian Snizzler, no jest on co prawda grany niezbyt często, ale nie jest to najmniej grany Radiant, bo gra się go w jakichś tam poison deckach, coś takiego. Więc tak, bardzo fajnie, podwójny drop. I ostatni booster z tego właśnie tina to Silver Tempest. Zobaczmy, czy w środku będzie coś fajnego. Tutaj w tych starszych kartach można było patrzeć na kolory kodów i po tym można było wnioskować, czy coś tam jest, czy nie ma. Tu jest na przykład biały kod, jak widzicie, obramówka jest biała.
więc oznacza to, że prawdopodobnie nie będzie tutaj nic godnego uwagi. Oczywiście zdarzają się wyjątki od tej reguły, tak, ale zazwyczaj jest tak, że jeżeli widzicie biały kot, to nie ma co liczyć na coś ciekawego. Lens, Murkrow, Emolga, Meditite, Ralts, Durant, Reverse Noivern i Hisuian Arcanine V. Dobra, czyli widzicie, mamy tutaj ten wyjątek od reguły. Super, no to w sumie z jednej puszki mieliśmy trzy dropy. Z jednej puszki mieliśmy trzy dropy, czyli w sumie całkiem w porządku. Nie mam pojęcia, gdzie odłożyłem te pozostałe dropy. O matko, co ja z nimi zrobiłem? A, dobra, tu są. Ok. Teraz wszystko mi się tutaj wywaliło na matę. W ogóle fajna mata, co? To jest mata z EUIC w 2019, bodajże z Berlinu. Także tak, udało mi się ją ogarnąć. Bardzo ładna mata, moim skromnym zdaniem. A nam został do otwarcia ostatni tin z Pokemonami smoczymi. Także zobaczymy, co jest w środku. Oczywiście na początku mamy, chciałem powiedzieć, na początku mamy naklejki, ale Obsidian Flames, Silver Tempest, Lost Origin raz jeszcze. A naklejki mamy z, zawsze zapominam, jak się nazywa, Dragapultem, Guim, Drampą oraz blablabla. Applin ewoluuje w Appletan chyba, to jest chyba Appletan albo ten drugi, zapomniałem. Zdarza się. No ale dobra, są to smocze Pokemony, puszka na bulk, albo na, nie wiem, kanapki do szkoły, cokolwiek fajnego. Otwieramy boosterki, zaczynamy standardowo z Obsidian Flames. Zobaczymy, czy ta puszka będzie równie dobra jak ta z Pokemonami psychicznymi. Oj, mam problemy tutaj z otwarciem tego boostera. Ale już mi się udało. Dobra, nieważne. Z kolei w tych setach z Scarlet Violet zawsze kody są czarne, więc tutaj nie ma co się ekscytować, kiedy zobaczymy czarny kod, bo oznacza to, że to dobra paczka, w sensie to normalna paczka, tak? Że nikt nie sprzedał wam fejkowej paczki. Krivart, Lechong, Togepi, Espeon, Floatzel, Whiskash, Floatzel i oraz trzeci. O co chodzi? Mam... Nie podoba mi się ta gita. Mam wrażenie, że ona mnie prześladuje tutaj, także... Nie jest fajnie. No dobra, teraz Lost Origin, zobaczmy, czy może w środku jest coś ciekawego. Jeżeli uda mi się ten booster kiedyś otworzyć, udało się, super. O nie, to znowu Clefairy, mieliśmy ją też w pierwszym pinie, w tej samej pozycji co tutaj. Biały kot, czyli nie wstrzymujemy oddechu. Oddychajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. I zobaczmy. Energia stalowa, Torkoal, Arezu, Porygon 2, Clefairy, Apom, Spinarak, Litwick, Roselia, Reverse Electric i Hoopa. Hoopa Rare Non Holo. No dobra, czyli bez szału. I ostatni booster podczas tego openingu. Mam nadzieję, że może trafi nam się jakiś Last Pack Magic. O, biały kot, czyli nic ciekawego prawdopodobnie. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. No i zobaczmy. Jeżeli w środku jest coś fajnego, no to super. Jeżeli nie, no to w sumie też no, nie jest tragicznie. Deden, Bryxen, Morpeko, Fletchling, Dratini, Kling, Stunfisk, Togedemaru, Reverse Sigilyph and Hisuian Lilligant Rare Non Holo. Czyli niestety nie poleciało nam nic tutaj z tego ostatniego stacking tina. Ale tak, podsumowując. Bam, Hisuian, Galarian Berserker V, przepraszam bardzo. Raidian Hisuian Snizzler oraz Hisuian Arcanine V. Czyli w sumie z tych trzech puszek jedną mieliśmy taką naładowaną dropami. Druga i trzecia, no tak średnio trochę bym powiedział, ale i tak, bardzo fajny produkt do otworzenia, wydaje mi się, że wart swojej ceny, trzy boosterki, dwa arkusze naklejek, tak, możecie sobie obkleić album, szafki, laptopa, cokolwiek innego, tutaj wielkim plusem jest to, że jest na niej
Scizor, czyli mój ulubiony Pokémon, tak, no bo jak go nie lubić, powiedzcie mi, jak go nie lubić. Są takie właśnie puchy, możecie w nich sobie przechowywać bulk, możecie w nich przechowywać cokolwiek innego tam chcecie. Także możliwości są nieskończone. Chciałbym bardzo podziękować tutaj za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to na co czekacie? Zasubskrybujcie. No i tak, możecie też sobie walnąć tutaj jakiegoś gonga, tak żebyście byli powiadamiani o moich nowych filmikach. Dajcie znać, jak się podobało. Odwiedźcie Booster Point, link w opisie, raz jeszcze mówię, bo naprawdę warto. No i tak, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Na razie.